Witaj, ziomeczki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na lokacji Kes Redux jako Australazja. Tak, w ostatnim odcinku zaatakowaliśmy Sion, co zastanawiam się, czy dobrze by nie było, jakbyśmy ich oczywiście się nas odcięli. Po prostu poczekali chwilę, żebyśmy, że tak powiem, ukończyli cel narodowy, który zapewne pozwoli nam na to, żeby nie wyzwolić Syjamu. Dlatego też może ta wojna aż tak szybko nam nie zleci, chociaż też nie wydaje się być ona bardzo prosta, dlatego że Syjam wyjątkowo się dobrze broni. Okej, w takim razie, jeżeli tutaj mamy problemy, to odeślijmy tutaj te jednostki na ten front i spróbujemy po prostu czekać, jak tutaj się nam uda odbić tę dywizję, bo na nasze nieszczęście to ta dywizja tutaj zostanie. Na razie czekamy na sojuszników, ale widać, że sojusznicy też tak jakoś się nie palą nam pomóc. Więc ta może nie być aż tak dobrze. Ale na razie próbuję, żeby mi wreszcie te dywizje przypłynęły. Że na trochę to zajmuje. Na szczęście wybudowaliśmy tymczasowy port, plus jeszcze w sumie zdobyliśmy port. No i już tutaj widzę, że część dywizji już się gromadzi. Ja chciałbym, żeby trochę Hindusi nam pomogli, dlatego że w głównej mierze to ich pomoc może tak naprawdę spowodować, że po prostu coś się nam uda to zrobić. Zrobimy full support. Wiem, że nie mamy manpower, ale chciałbym, żebyśmy już tutaj mieli. Okej. Okay. Tutaj mamy przeciwko Japonii, ale w głównej mierze to nie wydaje mi się, żeby to było aż takie dobre. Co tutaj jeszcze? A, czyli w skrócie tutaj nic nie mamy zbytnio. Czy coś tutaj nam się zmieni? Nie, tutaj nic nie mamy zbytnio. Jeżeli chodzi o wojsko. Wojsko mogłoby coś nam pomóc. Pytanie jest takie, o właśnie, czy jakich dowódców mamy? Mamy tylko tego gościa, więc zbytnio nie mamy do wyboru. No ale to trochę coś pomoże, tylko że to mamy dużo do do tych, jak się nazywa. Ta dywizja ma dobrze, ponieważ ona jest niby okrążona, ale ma dostęp zapasów. Okej. Okay. Ciekawie to jest zrobione. Okej. Okay. Pozbyli się tego. W głównej mierze nie chciałem się tutaj zbytnio gromadzić, dlatego że tam tak będzie problem z tym przepchnięciem. A tutaj mamy kolejne Mio. Wow, tutaj nawet żadnego wyboru nie ma, tylko muszę przeklikać to. Okej, okay. I co tutaj? Chciałbym już sobie trochę zainwestować w samoloty, żeby jednak coś mieć. Możemy sobie przeciwko Siamowi tutaj porobić. Jak to wygląda z fabrykami? Fabryki mamy na jakimś poziomie, ale nie na największym. Okej. Okay. Więc już mamy te wszystkie jednostki. Dobra, zamienimy może je na lepszy template. A w międzyczasie zobaczmy sobie, co możemy zaatakować? Co już tutaj mamy? Możemy spróbować zaatakować każdy z tych miejsc. No i będziemy mieć taki dosyć zielony kolor. To znaczy, że chyba możemy włączyć rozkaz nawet. Tak, wygląda na to, że jest ok, tylko że musimy jeszcze sobie trochę nabić political power, bo chcę sobie zwiększyć obór. Na 5% to już powinno być w miarę ok. Ok, dostaliśmy bypass? A, tak.
Dlaczego dostaliśmy bypass? A, bo there is a red list. A i musimy mieć oba. Okej. Okej, i teraz już nie mamy nawet zielonego. Wygląda na to, że musimy powoli zbijać to. O, przynajmniej się nam udało to tam przebić. Ale powolne przebijanie się też jest dobre. Okej, jak ktoś wydał książkę Prawda o Nowej Zelandii, co mi się nie podoba. Odeślijmy tutaj część dywizji, bo widzę, że się nam udaje przebić. A to jest bardzo dobre dla nas, ponieważ jesteśmy koło stolicy oraz możemy tutaj zajść ich od tyłu, jeżeli się nam uda w miarę to zrobić. Okej, jesteśmy w stolicy. Czyli w skrócie udało nam się tutaj wszystko zrobić. Nice. Dobra, co możemy sobie podbić? W sumie nie pokazuje nam, czego mamy mało. A teraz nam się zapasy skończyły ogólnie. To karabiny będziemy próbowali porobić sobie. Dobra, wysyłajcie tutaj kolejną dywizję. Okej, wygląda na to, że się trochę zorientowali. Potem jak stracili Bangkok, to w sumie kolejną stolicą jest tutaj. Ciekawie. Też ciekawe jest to, że co naszym jednostkom co najwyżej udało się nam tyle przebić. Czekajcie. Były tutaj te jednostki, ale to wygląda na to, że to już były własność Birmy. Więc chyba Birma po prostu... Birma. Nasi sojusznicy odzyskali terytoria, które tak naprawdę już takiego znaczenia nie miały dużego. Okay, może uda nam się tutaj przebić. A, tutaj się nam udało to zdobyć, więc... Więc jesteśmy w stanie przejąć. Podoba mi się to. A my... O, no jesteśmy z nimi. Gdzie tutaj mamy? Mamy to, ale w sumie, że tak powiem, to nawet nie jest potrzebne nam w obecnej chwili. Okej. Dlaczego nie możemy? Bo wybraliśmy cel narodowy i nam się zmniejszyło. O nie! Czekaj, o tym gościu będziemy mieli go jako Feldmarszala. Jaki masz? No, Organizer to jest dobry. No to może nawet coś ładnego nam wejdzie na nim. Więc na razie nie powinniśmy tam wybierać zbytnio rzeczy. Dobra. Mamy coś na statki. Chodzi mi o to, żeby był jeden resource na statki. Tutaj wysłaliśmy nasze samoloty. Okej. Dobra, udało nam się przebić. Więc... Wy z tego frontu przejdziecie tu. Jak już przejdziecie na stanowiska, to włączymy ofensywę. Okej, możemy atakować. No, wygląda na to, że nie mają żadnego lotnictwa i dzięki temu nam się udaje przebić. Chociaż, no, wróg ma tutaj trochę lotnictwa, ale nasi sojusznicy są słabi. No, jeżeli dosłownie kawalerię tutaj nie mogą popchnąć, to już jest bardziej ich wina. Dobra, co tutaj mamy? Wygląda na to, że tutaj zbytnio nie mamy nic aż tak ciekawego. Mamy 100% tego. Udało nam się przebić. Dajmy sobie nam już na mega agresywny. Widzę, że... Chociaż nasze jednostki nie są idealne, ale wróg też nie jest, nie ma aż takich dobrych jednostek. Okej, wy? Dlaczego nie macie żadnego rozkazu? Jest coś takiego, że w sumie... Czekajcie, wy powinniście mieć jakiś rozkaz. O, dobra. Widzę, że nasi sojusznicy już trochę popchnęli tego, więc wygląda na to, że... Idziemy w dobrym kierunku. Okej, i teraz czas na ostatnie badanie.
Badanie, cel narodowy. I powinniśmy sobie już poradzić. Dobra, więc wygląda na to, że jak przyjmiemy tutaj Siam, to powinniśmy mieć możliwość go skorowania do swojego państwa, co jest dla mnie znakomitym pomysłem. Okej. Tutaj trochę potem lotnictwa i coś do statków. O, statki możemy już w sumie kolejne ulepszenia działu robić. Ile w ogóle mamy procent? Że my i my ile nabyliśmy? 42% przy 28 tysiącach ofiar. No i nabyliśmy tyle samo co Birma. No, tamci to już się by po prostu mordowali na tym. A my przynajmniej coś zrobiliśmy. Okej, spróbujmy w tym razie tutaj też trochę przebić. Okej, no i skończyliśmy. Tutaj drzewko. To moglibyśmy zrobić i jak sam zauważyłem, to tutaj mamy wow tygodniową stabilność, co nie powiem, że takich modach jest trochę popsute. Okej, wy atakujecie, ale czy wy... Chodzi mi o to, żebyśmy pobawili się w mikro. Ale już jesteśmy przy stolicy w sumie. Więc może się nam uda trochę ich tutaj podcinać. Ale akurat okej. A nie, mieli ten terytorium. Okej, w takim razie może nie bądźmy tacy okropni i oddajmy to, co Birma chce Birmie. A resztę to my weźmiemy oczywiście. Dobra, to weźmiemy to. Bior. Bum. No i wzięliśmy. Okej. Jest tutaj... Niemcy mają wojnę już z taktymi. O kurde. Kurde bele. Ale Niemcy się tutaj rozpanoszyli. Okej. W takim razie my tutaj będziemy mieć wojnę. Niderlandy nie są w wojnie, ale my dołączymy do wojny przeciwko Niemcom. Będzie w głównej mierze oznaczało to, że musimy zmniejszyć naszą flotę. O, straciliśmy trochę statków. Okej, coś tutaj jeszcze mamy. Tutaj wyślemy. Okej. Więc tak, teraz jeżeli będziemy mieli wojnę z nimi, to musimy rozpocząć przygotowania do desantów. W głównej mierze będziemy musieli się tak powoli desantować. Mam tutaj kor na tych? Nie pokazuję. Co nie powiem, będzie trochę denerwujące desantowanie się na te wszystkie wysepki. Dobra. I tak, byśmy sobie jeszcze naprodukowali garnizonów. Myślę, że tak na jeden raz, tak z 15 garnizonów, żeby broniły nam portów w głównej mierze. Tak. No i teraz musimy porobić te wszystkie desanty. No. O, trochę potrwa. Z jednej strony to jest fajne desantowanie się, z drugiej strony to jest trochę denerwujące. Okej, co tutaj jest? Musimy po prostu wiedzieć, jak prowincje są połączone. I które dokładnie wyspy musimy się zdesantować.
Więc powoli sobie tutaj wybieramy. Wiadomo, że na części z tych wysp będą garnizony, także dlatego też trzeba będzie na to uważać. Dobra, ale na razie tak powinno być ok. Zobaczmy, co możemy zrobić z tą wyspą. Chyba możemy wyzwolić jedynie. No, nie spodziewałem się niczego innego. To Syjam, no to wyzwolimy. Ale Kambodży to już się nam nie uda wyzwolić. No, tutaj była Kambodża, ale jak widać, nie uda nam się. Dobra, więc mamy komunistyczny Syjam. To zawsze jest fajnie, mieć komunistyczny Syjam. A my... czekajcie, czy my mamy wystarczające jednostki? Tutaj część z nich nie może robić co... co mi się nie podoba, oraz też zauważyłem, że część statków może mogłaby zostać wysłana do napraw. Okej, dlaczego w... Co jest takiego, że wy nie możecie tutaj opływać? Macie ten rozkaz? Właśnie. Nie wiem. Ogólnie tutaj część jest na czerwono, co mnie denerwuje. Nie wiem, czy to musiałbym wysłać o tak. No. Nie wiem, na czym to polega dosłownie. Na razie paliwa nie mamy, więc wszystkich wyślemy do tego. Musimy sobie trochę nagromadzić go. Ale w międzyczasie zrobić cel narodowy? Może póki co nie. Wojsko może sobie porobimy. Już przygotujemy się trochę na tą wojnę. Wydaje się, że to będzie wojna, która musimy trochę bardziej być przygotowani. No i możemy wrócić do gospodarki. Okej. Wyślemy tutaj. Tak, możemy sobie na 5% zrobić. I to na razie tyle, nie powiem. A trochę już stoczni sobie porobiliśmy. Widzę, że więcej już miejsca zbytnie nie mamy. No i nic innego. Co my możemy jeszcze porobić? Możemy ten statek porobić. Czy to jest ten sam, co jest na dole? Wygląda podobnie. No, Agric Heavy Crew. Admiral Class MK0. To jest to. Okej, niech się tutaj powoli robią. Wygląda na to, że nasi przeciwnicy zbytnio tutaj nie mają rzeczy. Okej, postawmy na razie tak i zróbmy przeciwko Niemcom. Moim planem jest coś takiego, żeby ten front totalnie zostawić, że to zostawimy naszym sojusznikom, że niech sojusznicy się tym zajmą.
Okej, okay, tutaj musiałem uciąć filmik, dlatego że wiesz, trochę problematyczny. Chodzi o to, że doszło do wojny właśnie z tutaj komuny z resztą państw. I no i był taki problem, że w sumie my tam dołączyliśmy do tej wojny, zaatakowaliśmy i komuna to strasznie, strasznie po prostu padła. Ona padła pod naporem właśnie tutaj Brytyjczyków. No i postanowiłem, że sobie trochę cofnę, dlatego że w głównej mierze, bo inaczej to by po prostu był problem z tym, żebyśmy coś mogli porobić. Dlatego też ja tutaj właśnie cofnąłem. Może się coś uda zmienić. W głównej mierze komuna po prostu zaatakowana z dwóch stron, to nic a nic nie może zrobić. Więc to był główny problem tego. Na szczęście, jako że tutaj się tak trochę ładnie nam ustawiło, to będziemy w stanie może coś zmienić, ale nie jestem do końca pewien. Dlatego też zobaczymy, co się nam uda zrobić, co nie. Wiem, co się przynajmniej w przyszłości stanie. No ale to też jest takie coś, że ja wiem, że nie jesteśmy najsilniejszą frakcją. No niestety tutaj też trochę nie wyszło, żeby nasi potencjalni sojusznicy też byli w miarę silni. I to mnie najbardziej martwi. Po prostu tak po prostu gra nam nie pozwala zbytnio coś ciekawego porobić. I kończy się na tym, że po prostu musimy bardziej poczekać, jak trochę się podbudujemy, co tam nam da gra. Bo tak to w sumie, no jak już mamy ten desanty, to my powinniśmy mieć dosyć dużą flotę, tylko że my nie mamy dużej floty. I to jest ten problem w głównej mierze. Okej, ja już tutaj ustawiłem to, co ostatnio robiłem i ustawiałem. To w międzyczasie może porobić. A, dobra, tutaj było ważne badanie akurat miałem zrobić. Nie pamiętam właśnie, w którym dokładnie momencie autosave się zrobi, więc sobie tak powoli przypominam. Więc tak, głównie wiemy, że mamy te 70 dni, no ale na nasze nieszczęście. Na nasze nieszczęście te 70 dni to jest nic. Okej. To co możemy jeszcze porobić, to spróbować pomóc naszym sojusznikom po prostu stojąc na odpowiednich terytoriach, żeby ich nie utracili. Ale w sumie nic, nic więcej. Okej. Reformy wojska się też przydadzą. Jeżeli chodzi o naszą flotę, to też jakby już mogła się ustawić w odpowiednim miejscu. To będzie na pewno dla nas bardzo pomocne. Więc tak, no wygląda na to, że no wiadomo, że Kanada to nie jest najpotężniejsze państwo. No ale tak, Niemcy, chociaż tutaj są, to oni mają bardzo potężną flotę w tym miejscu. I żeby ich pokonać, to jedyne co można byłoby tutaj, to było pomóc bunt, tylko że no się nam nie udało. Bunt zapewne był, ale się nie udał. No i się teraz rozpoczęło, co miało się rozpocząć. Jedyne co możemy robić, to się patrzeć. Na szczęście trochę sobie przygotowaliśmy jednostek. Jest pytanie, jakie jednostki dokładnie tutaj idą? Aby żaden z tych. Teraz zauważyłem, że zły rozkaz ich dałem. Okej, tutaj niech to łączą. Okej, trochę się tam zbugowało. No i dostańmy jakieś małe bonusy, bo to nie jest jakiś największy bonus. No nie jest.
Niech tutaj też garnizonują te porty. Na pewno się nam to przyda. No te 15 dywizji to do ochrony portów to się nawet będą bardzo pomocne, więc to nie jest tak, że one to są jakimś żartem. Okej, co tutaj? Tutaj goście od Manpowera. A, tutaj jakieś zbugowane było. I kompletnie nie wiem, o co tamtym chodziło, więc nawet nie będę czytać. Okej. Mamy już chyba 70, się nam już udało to zrobić. Okej. Dziękujemy. Więc wydaje mi się, że jak już będzie wojna, to będziemy już gotowi na to, tylko najpierw musi ona wybuchnąć. No i tak, no i w głównej mierze... w głównej mierze teraz to, co możemy zrobić, to będzie trochę oszukiwania, ale chodzi mi o to, że ja po prostu nie chcę, żebyśmy tutaj mieli problemy z tym. To na szybciutko zrobimy tak, żeby oni zaatakowali najpierw ich, a my dołączymy oczywiście do wojny. Dołącz. Dołączymy do wojny i się po prostu tam zajmiemy tym. Bo na nasze nieszczęście, ale no... Pomona też nie jest jakaś taka mega potężna, więc jeżeli byśmy ją mega wzmocnili, to wtedy po prostu na tych terenach właśnie na kontynencie, to my po prostu byśmy tam wojowali, mieli po prostu znakomite rzeczy, ale tak to nie mamy. Ogólnie tutaj patrzę sobie to. Co to jest? W ogóle sobie na to patrzę, to większość to mamy, to po prostu oceanie mamy. No i tam półwysep indochiński, więc w sumie nie jest aż tak dużo. Co tutaj mamy? Support, support. Okej. Jesteśmy w wojnie? Jesteśmy. Okej. Więc tak, nasza flota. Więc w głównej mierze to, co możemy zrobić, to żeby ona wspierała. Reszta niech coś tam porobi. 10 dywizji wysyłam tylko na port. Dlatego, że ostatnio jak wysłałem na coś innego, to nie poszło zbyt dobrze. Tej okrążanie nie miało zbytnio pomocne w ogóle. Jesteście w tej wojnie, dlaczego nie pomagacie? O właśnie, weźcie, pomagacie. Okej. Więc teraz jedyne, co możemy patrzeć, jak powoli zdobywamy ten port. Wreszcie by się przydało, żebyśmy zainwestowali w Marinesów realnie. Bo coś, co powinienem zrobić na początku serii. Teraz zbytnio mi się nie chce robić Marinesów. Okej. Dobra, jesteśmy już prawie w jednym porcie. Chodzi, żebyśmy weszli do portu. Jak najszybciej tutaj pomogli zdobyć resztę. Okej, mamy już wszystko. W takim razie wysyłamy resztę i rozejdźcie się jak najdalej. Musimy się tutaj rozejść, zdobyć jak najwięcej terytoriów i mieć tą satysfakcję, że się nam udało zdesantować. Widzę, że
tutaj komuna też przychodzi. No i zaatakowali tamtych, to się nam przyda. W ogólnej mierze my to jedyne, co możemy dodać do tej wojny, to jest to, że my możemy się zdesantować i im pomóc w desantach. Bo tak to zbytnio nic innego nie mamy. Okej, tutaj nam się już skończyło miejsce do budowania, więc... Poruchmy inne rzeczy. Tutaj są nasze kory... O, ja zapomniałem. Debug zrobić. Dobra, ale myślę, że na tym zakończę, ponieważ nie wiem, w którym momencie dokładnie skończyłem, a już jak nagrywałem, to było 30 w ostatnim materiale. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Travol. No to, cześć!